A ty co robisz ze swoimi rękami w sytuacji kryzysowej? Powiem ci, co robić i czego nie robić, kiedy może być jakiś kłopot. Pierwsza sprawa to twoje ręce powinny być zawsze przed tobą, ok? To są ręce, które są czujkami, więc generalnie pierwsza opcja to są ręce pod tytułem nie szukam kłopotów. Możesz tu napisać please, stop. Zawsze widoczne, odejdź, nie zbliżaj się i tak dalej. Opcja numer dwa, położenie na księdza, ok? Czyli niby się modlisz, ale cały czas chronisz swój komputer. Opcja 3, tarcie, tłumaczenie, cokolwiek ci przyjdzie do głowy, ale wszystko, co jest blisko twojego komputera, ponieważ on jest niezwykle istotny. Mamy też taką pozycję, klasycznie bramkarską, która daje możliwość zasłony, ataku i przejścia szybko do tej pozycji. To, czego nie powinieneś robić, to nigdy w życiu nie trzymać rąk w dole i stać jak połowa. Zastosuj, nie szukaj kłopotów i unikaj sytuacji niebezpiecznych. Pamiętaj o tym.